W dniu dzisiejszym prowadzimy leczenie, korektę chrząstki tarczowatej. To dość skrupulatne zagadnienie, dlatego że chrząstka tarczowata odpowiada za funkcję mówienia. Jest to element ktani. Jest tu też taka wyniosłość ktaniowa, jak jabłko Adama. Ona jest celem tej operacji i dzisiejszego działania naszego jest usunięcie tej chrząstki w pewnej części, tak aby spowodować bardziej gładki, zharmonizowany wygląd szyi. Częstym zjawiskiem, które się spotykam, jest wykonywanie przez chirurgów tutaj nacięcia. To wymaga korekty. My stosujemy cięcia ukryte bardziej pod kośćmi, tak aby móc wykonać operację w sposób całkowicie niewidoczny w przyszłym życiu pacjentki. Uzyskujemy ładny, równy efekt szyi. Szyja jest gładka, pięknie wygląda na niej biżuteria. Na ogół szyje pacjentek są bardzo długie, wyeksponowane, więc taka blizna na środku bardzo szpeci. Zapraszam do obejrzenia efektów. Można to zobaczyć na naszej stronie bądź na Facebooku. No i dzisiejszy efekt też pewnie zobaczycie za chwilę. Ważne jest, aby blizna była zszyta szwami śródskórnymi. Wtedy jest kompletnie niewidoczna. Przyjrzyjcie się, efekt jest bardzo fajny i już na etapie zszycia, także będzie jeszcze tu nalepiony niewielki plasterek. Jest duża szansa, że praktycznie niewidoczna będzie blizna. Efekt chrząstki po usunięciu, zobaczcie, kompletnie gładko. Nie ma wyczuwalnych ramion bocznych. Bardzo ładna, zgrabna szyja. Zapraszam do Timeless, korekta chrząstki tarczowatej jabłka Adama, tylko w swój własny, indywidualny sposób.